Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna część serii Czy Bóg zachowa swoich? Część ósma. I dzisiejszy tytuł: Co z grzechami, które dopiero popełnię? Co z takimi grzechami, które dopiero się zdarzą? Czyli jesteś osobą zbawioną i uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa już jakiś czas temu, czytasz Słowo Boże, masz pewność, że wszystkie twoje grzechy są odpuszczone i nagle pojawia się pytanie, co z grzechami, które dopiero popełnisz, które staną się twoim udziałem w przyszłości? Czy one nie naruszają zbawienia? Pewnego razu słyszałem taką historię. Pewna kobieta pyta, nie rozumiem jednej rzeczy. Wiem, że Chrystus umarł za grzechy, które popełniłam do dnia mojego nawrócenia. To jest jasne. Ale jak mógł umrzeć za grzechy, które dopiero popełnię? A ile z tych starych grzechów było przeszłością, kiedy Chrystus umierał? Usłyszała pytanie ta kobieta. Ta kobieta pomyślała chwilę, a później na jej twarzy pojawił się uśmiech i wyraz zrozumienia. I powiedziała o sobie, ale byłam niemądra. Oczywiście wszystkie grzechy należały w tamtym momencie do przyszłości. Jeszcze żadnego z nich nie popełniłam. I usłyszała wtedy odpowiedź od swojego rozmówcy, to prawda. A jednak już wtedy Bóg widział wszystkie twoje grzechy. Wziął je i złożył na Jezusie, kiedy mu pani zaufała. Bóg za darmo odpuścił je wszystkie. Czy rozumiesz przez to, że nie robi żadnej różnicy, czy wierzący grzeszy, czy nie? Zapytała ta kobieta. To już inny temat i w dodatku bardzo obszerny, usłyszała odpowiedź. Pozwól, że powiem tylko jedno. Z chwilą, kiedy człowiek zaufa Chrystusowi, Bóg przestaje być dla niego sędzią, a zaczyna być ojcem. Ta zmiana ról ma znaczenie. Rola dziecka, Boga, wiąże się z odpowiedzialnością. Natomiast jeśli zdarzy się, że dziecko Boże upadnie, zgrzeszy, będzie musiało odpowiedzieć za swoje czyny, ale już nie jak przed sędzią, tylko jak przed ojcem. To jest oddzielny temat i może być pani pewna, że obie doktryny nie stoją ze sobą w sprzeczności i wyjaśniają się nawzajem, uzupełniają się nawzajem. Więc Słowo Boże mówi jednoznacznie, że kto wierzy w Syna, nie będzie sądzony. I kto nie wierzy, już jest osądzony. Na tej podstawie wiemy, że nawet grzechy popełnione przez dziecko Boże nie oddzielają go od Boga. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Ten problem z upływem czasu jest bardzo częstym problemem związanym z tym, że ludzie nie rozumieją tego, że Bóg jest ponadczasowy, ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest ponadczasowa, śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest wystarczająca zarówno dla tych, którzy wierzyli w Boga przed ukrzyżowaniem, jak i tych, którzy wierzyli w Boga po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Tak samo Abraham został usprawiedliwiony na podstawie ofiary Pana Jezusa, tak samo Noe został usprawiedliwiony na podstawie ofiary Pana Jezusa i tak samo teraz wierzący czasu łaski są usprawiedliwieni na podstawie ofiary Pana Jezusa.
Dla jednych była to daleka przyszłość, dla drugich jest to daleka przeszłość. Także w czasie wielkiego ucisku ci, którzy będą słyszeć głos dochodzący z nieba, lecącego przez środek nieba, głoszącego Ewangelię, to ci ludzie, którzy to będą słyszeć, to będą na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa usprawiedliwieni, nie na podstawie czegokolwiek innego. Tak samo te ofiary, które były składane przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa na podstawie zakonu, to one były cieniami rzeczy przyszłych, czyli przyszłej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast w Nowym Przymierzu w przyszłości będą składane ofiary również ze zwierząt i one będą cieniem rzeczy przeszłych, czyli cieniem tejże ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest to nic nadzwyczajnego. To jest po prostu tak, że w centrum jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa i ona nie stoi w kolizji z tym, że ona wystarcza dla ludzi, którzy żyli przed tą ofiarą, jak i dla ludzi, którzy żyją i żyć będą po tej ofierze. Każdy, kto zaufa Bogu, kto wezwie imienia Pańskiego, każdy, kto będzie chciał być uratowany od nadchodzącego gniewu Bożego, każdy, kto przyjdzie do Boga w wierze, to jedynie na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa może być usprawiedliwiony. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, tylko imię Pana Jezusa Chrystusa. I tylko i wyłącznie na podstawie tej jednej, jedynej, doskonałej ofiary na krzyżu Golgoty. Nie liczy się nic innego z punktu widzenia ratowania duszy ludzkiej przed nadchodzącym gniewem Bożym, przed piekłem, jak tylko doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa, która była w odpowiednim czasie złożona i która z naszego punktu widzenia jest już przeszłością, a mimo to starcza. Tak samo była przyszłością dla wszystkich, którzy żyli wcześniej. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, raz na zawsze zbawiony, nieutracalnie zbawiony, bo zbawienia utracić się nie da. I te różnego rodzaju trudności, jakie ludzie sobie stawiają, to wynikają z naszej ludzkiej pomysłowości, a nie z tego, co objawił Bóg. Bo Bóg objawił prostą prawdę. Kto ma syna, ma życie wieczne. Kto nie ma syna, nie ma życia wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz mieć życie wieczne, które nigdy się nie kończy. Bo każdy, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy chcą otrzymać Nowy Testament. Zachęcam do napisania do mnie. SMS może być wysłany na numer 739-089-088. Można też do mnie zadzwonić. Można wysłać e-maila cms@onet.pl albo czytaj.biblie@onet.pl. Można też napisać na tradycyjny adres czytaj.biblie@31-63500 Ostrzeszów. Z Bogiem.